otaku zrobiłoby nie jedno dla tych 47 gramów czystej rozkoszy. Zajadają je nawet nasze ukochane postacie z anime, m.in. Yomi i Kagura z Garei Zero, Haruki Sagae z serii Akuma no Ridu, czy jedna z ich najsłynniejszych smakoszek, Kyoko z Puella Magi Madoka Magica. Zagościły także w anime Lucky Star oraz Onegai Teacher. Lecz czym tak naprawdę jest ten kawałek nieba w poręcznym kartoniku? Rozsiądźcie się i dajcie się ponieść! Magi! Poki! Stworzeniem tych słodyczy zajęła się japońska firma Ezaki Glico Company, która w 1966 roku wydała na rynek Poki w polewie czekoladowej. Słodki eksperyment zawrócił w głowach nie tylko młodzieży, dorośli także ulegli pokusie dobrze wypieczonych biszkoptowych patyczków. Od tamtej pory powstawało coraz więcej nowych smaków. W 1971 roku ta sama firma wypuściła na rynek patyczki w migdałowej polewie, a w truskawkowej 6 lat później, czyli w 1977 roku. Dziś w zasięgu naszej ręki jest kilkanaście różnych smaków, na przykład poki ananasowe, brzoskwiniowe, o smaku jagód, jadalnych kasztanów, kawy, kokosowej polewie, mandarynkowej, o smaku tiramisu, kończąc na zielonej herbacie czy kinako, czymś w rodzaju mąki sojowej, popularnej przyprawy japońskiej. Te słodycze jako jedne z nielicznych pojawiły się również w świecie muzyki. Amerykański zespół Superchunk nazwał jeden ze swoich albumów No Poki for Kitty. Ten fakt jeszcze bardziej rozsławił japoński wyrób, który w krótkim czasie zawitał na tereny Wielkiej Brytanii czy Niemczech. Polska także padła ofiarą słodkości, jednak nie są one u nas tak łatwo dostępne jak w innych krajach. Lecz bez obaw! Dzięki sieci takich sklepów jak Jatta, Poki możemy swobodnie zamówić przez internet lub nabyć osobiście. Ja kupiłam paczkę czekoladowych Poki w jednym ze sklepów Jatta i jeśli chodzi o cenę, to waha się ona pomiędzy 9,90 a 20 zł za około 47 gramów, czyli mniej więcej 20 sztuk. Mówiąc całkowicie szczerze, są to słodycze warte swojej ceny, ale jednorazowo. Chyba że ktoś jest bardzo kasiasty, to może sobie nawet cały nakład wykupić. W Europie, jak i w innych częściach świata, Poki różnie się nazywa. Mikado, używane w Europie. Roki, nazwa funkcjonująca w Malezji, oraz Pepero, używane w Korei. Parararara! To byłoby już na tyle, jeśli chodzi o nasze cudeńka. Poki możecie śmiało dobierać do swoich własnych gustów, ale pamiętajcie, by nie wpaść w cukrowy szał. Pa, pa, pa!